Cześć, witamy wszystkich gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Dzisiaj pokażemy Wam filtr do wody deszczowej. Mam nadzieję, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że warto odzyskiwać wodę deszczową. Pytanie tylko, jak to zrobić? Razem z Mileną pokażemy Wam, w jak łatwy sposób zebrać wodę deszczową, zmagazynować, a jednocześnie ją oczyścić. Zapraszamy. Tu się rusza. No. Zrobimy tym teflonem. Nawiniemy teflon na pierwszy zwój, z tego względu, żeby to było nieruchomo. Dobrze. Bo z tego względu, że jak włożymy tutaj ten orik, tą podkładkę, to żeby ona się nie przesuwała i żeby nie wpadała do środka. Dobrze. Będziecie teraz potrzebowali dziecko, żeby weszło do tej beczki. Aha. I wam to trzymało. Okej, okay, poczekaj, wiesz co? Czapeczkę. Dobra, pokażemy, o co chodzi, dobrze? Tak? Tak. O to, żeby przyłożyć tutaj... Żeby przyłożyć, bo jak bierze się patyk, to nie zadziała. Aha, okej, okay. Po prostu chodzi o to, żeby zbliżyć to do tej części, która będzie wkręcana od zewnątrz, tak? Mhm. Dobra. I już skończyliśmy to z folią. Owinęliśmy całe i jesteśmy już dalej, to robimy. Dobra. Bo tu będzie beczka na wodę. Dobra, okej. Okay. Pokażemy z zewnątrz, jak to wygląda. Okay. Dobrze. Trzymasz tam? I załapuje? No, kręci się. Kręca się? Tak? No. Tak, jak skręci, to nie kręci to moje. A to przytrzymaj to twoje. Przyłóż tam do gwintu, tak? No. Okej. O, teraz chyba złapało. O, o, o. Dobra. Pokaż. Dobrze. Teraz jak ja mam z tego wyjść? Ja spadam, czekaj. Poczekaj moment. Jeszcze chwilkę, tata weźmie przekręci dwa razy i zobaczymy, czy będzie się trzymało. Okej. Okay. Trzymasz? Puść, zobacz. Nie rób. Tata. No. Odkręcił. Dlaczego? Dlatego, aha, to się może przekręcić. Tak? To nie ma znaczenia. Tak, to chodzi o tylko, żeby woda tam. Kręci się cały czas? No. Dobra. To teraz weźmiemy to z góry. Zablokujemy patykiem, jakimś kijem czy coś, żeby można było to przekręcać wtedy, wiesz? Żeby to się kręciło, przytrzymało. Jeszcze, bo to jest tak na boku. Dobrze, nie, tak? Nie, no, dobra. Pobieramy wodę deszczówkę i
teraz tak, ta woda deszczowa płynie nam tymi rurami w dół, tak, opada i wypełnia całą dolną rurę. W momencie, kiedy się napełni dolna rura, to w tym momencie poziom tej wody podnosi się tutaj do góry, na każdej z tych rur. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery rury i woda się unosi do góry. W tym momencie osady z dachu, pył, kurz, jakiś drobny piasek zaczyna nam opadać w dół, a woda czysta się unosi do góry. W momencie, kiedy woda czysta uniesie się do tego poziomu, to zaczyna sobie szukać wyjścia. Wyjście jest tutaj, tędy. Zaczyna płynąć nam do góry i w momencie, kiedy dojdzie tutaj, to zaczyna wpływać nam do beczki. Do tej beczki. W momencie, kiedy wypełni się nam beczka do poziomu tego kolanka tutaj, tak, to w tym momencie woda przelewa się i zaczyna płynąć sobie w dół. Płynie w dół i szuka ujścia. Zaczyna płynąć w tą stronę i wypełnia nam ten duży zbiornik. Czyli najpierw wypełniamy wodę tą, później woda przelewa się i płynie tutaj. Dlaczego najpierw do tego zbiornika, później do tego? Z tego względu, że ten zbiornik jest przeznaczony na wodę do kontaktu z żywnością. Czyli w ostateczności możemy tą wodę użyć po przefiltrowaniu ją przez kolejny filtr węglowy do celów spożywczych. Wiadomo, że należałoby ją jeszcze dodatkowo przygotować, tak? Czyli zadbać o to, żeby ona była w miarę możliwości jak najczystsza. W tradycyjny sposób. Teraz tak, w momencie... Tak. Nam się napełni, to w tym momencie woda zaczyna nam się cofać, rośnie poziom i ten poziom przelewa się tutaj i wylewa się na zewnątrz. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć, żeby ani jedna, ani druga beczka nie została przelana. Tak? I tutaj. I jak są brudki i już to się napełni wszystko, to tu się otwiera i tu wypadną. Okej, okay. Czyli tutaj mamy rurę, nazwijmy ją na osad, tak? Czyli na pył, kurz, te brudy, które lecą z dachu. I tą rurę, żeby wyczyścić sobie raz na jakiś czas, możemy otworzyć tutaj ten koreczek i możemy spuścić wodę. Dzięki temu, że tutaj ta woda będzie nam cały czas stała, no to ona pod wpływem ciśnienia też wypchnie nam to wszystko. I to wszystko tutaj nam wyleci. Tak? Super. To co? Na razie. Zapraszamy na kolejne filmy. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę. Jeśli uważacie, że to katastrofa, no cóż, łapka w dół. Pozdrawiamy w takim razie i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do miłego i do zobaczenia. Na razie. Hej.